samą porę? W samą porę. Zapraszam Marcin Kotyński. A w naszym studiu jest Renata Dąbkowska. Witaj, Renato. Witam bardzo serdecznie. Słuchacze Radia Vox FM mogą kojarzyć się z Lawy, z Obudź we mnie swoją Wenus. Jak to leciało? Lawa, którą palisz mnie, magiczna siła, boję się. Warto wrócić do tych twoich początków i nie chodzi tylko o zespół Sixteen, ale o to, co działo się tuż przed tym, zanim zaczęła się twoja przygoda z muzyką pop, bo ty zaczęłaś się od muzyki disco, łatwej i przyjemnej. Tak, muzyki disco, kiedy dzieckiem będąc jeszcze zostałam zaproszona do udziału w zespole Dystans przez moich kolegów. No i zgodziłam się, ponieważ muzyka zawsze była moim żywiołem, więc nie miałam z tym najmniejszego problemu. A skąd taki pomysł, żeby akurat pójść w stronę muzyczną w tamtych latach? To, że muzyka zawsze była ze mną, a chociaż nigdy właśnie nie czyniłam żadnych kroków, żeby, nie wiem, zorganizować zespół, ale już mój brat miał swój zespół muzyczny. Także takie dość, że tak powiem, nieskromnie utalentowane osoby w naszej rodzinie są. I on miał swój zespół, ja zagapiona w to, jak oni grają, jak oni pracują. Zazdrościłaś trochę. Oczywiście trochę tak, a z drugiej strony no jakby patrzyłam na to i widziałam siebie też również tam. Ty pamiętasz taki pierwszy swój dzień, kiedy postanowiłaś, że jednak pójdziesz w stronę wokalną, taką muzyczną, że będziesz śpiewać jednak, a nie tylko grać na instrumentach? To znaczy śpiew zawsze był ważniejszy. To ta gitara była, ponieważ ja, tak jak mówię, robiłam krok za krokiem, tak jak mój brat, więc kiedy on się przerzucił z akordeonu na gitarę, to ja też z akordeonu na gitarę jak on, ale śpiew był zawsze, także ze śpiewem nie miałam nigdy dylematu. Samą porę. Zapraszam Marcin Kotyński. Jak patrzysz na rynek muzyki disco teraz? No bo trochę się różni od tego, co działo się kiedyś, jak zaczynaliście. No różni się stanowczo i widzę, że też odnosi wielkie sukcesy. Jest bardzo popularna ta muzyka. Cieszę się, bo w dużej mierze jest to muzyka prosta, piękna i... Abstrahując już czasem od wartości muzycznej, no to jednak ona jakby niesie ze sobą główny, najważniejszy ładunek, rozrywkę, tak? Dla ludzi, którzy przychodzą na koncerty. Dzisiaj oczywiście ten poziom jest o wiele lepszy i podkładów muzycznych, i wokali, i tak dalej. No, ale jest to biznes, już widać, że jest to biznes. A to pokolenie się zmieniło, które przychodzi na wasze koncerty? Widzicie zmianę? Czy rodzice teraz, którzy słuchali was w młodości, przyciągają swoje dzieci? Ja w ogóle wpadłam na pomysł, żeby odświeżyć dystans po tym, jak to moi koledzy z zespołu uświadomili mi, że ta muzyka jest w dalszym ciągu lubiana, słuchana. I widzę, że młodzi ludzie to znają, starsi ludzie to znają. Zawsze pytam, kto się bawił z dystansem gdzieś tam na dyskotece czy na weselu. No i bardzo często zdarzają się ludzie właśnie starsi, którzy przeżyli z nami jakiś tam epizod w przeszłości. Natomiast młodzież bardzo chętnie bawi się i jakby otrzymuje takie dowody sympatii, tak? Samą porę. Zapraszam Marcin Kotyński. Ty oprócz tej muzyki disco, od której zaczęłaś, no byłaś też w świecie popowym, rozrywkowym. Chciałabyś wrócić do tego show biznesu? Jak patrzysz na to, co wypisują gazety, co wypisują portale plotkarskie, kolorowe, czy wiesz, że to jakby to nie jest, no nie da się tego uniknąć, że jednak będzie też w jakiś sposób no taki portal czy gazeta zaglądać do twojego życia prywatnego. Tak, tak. To znaczy ja bardzo zatęskniłam, stąd też tutaj jestem właściwie, bo bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo mi się zrobiło przyjemnie. A co się działo z tobą przez te wszystkie lata? No więc rozwijałam się, tak? Kiedyś postanowiłam sobie, że jak moja córka skończy 15 lat, to ja zrobię dla siebie rzeczy, których do tej pory nie zrobiłam. Byłam taka dzielna, że w momencie, kiedy Zuza skończyła 15 lat, to wróciły moje pomysły, moje plany, żeby zacząć się rozwijać. Szykuje się powrót Renaty Dąbkowskiej solo, czy z dystansem, czy jak podejdziesz do tej sprawy? No to zobaczymy, co się, że tak powiem, w trakcie urodzi. Dostałam propozycję duetów. Najpierw to była propozycja jednego duetu, teraz ta propozycja się trochę rozrasta. A to już możesz zdradzić, z kim te już duety? Już widzę po prostu po próbce, że jest w tym świetny potencjał. Nie chciałabym nic o tym mówić teraz, szczerze powiedziawszy, bo wolę nie zapeszać. Niech to zostanie tajemnicą, ale no, jestem przygotowana na pracę, na pokazanie czegoś nowego i w takiej atmosferze właśnie, żeby zacząć od muzyki, nie od czego innego, tak? Nie od plotek, nie od życia prywatnego, tylko od muzyki, a potem niech, co chce. Jakie masz marzenia?
To jest takie standardowe pytanie, które zawsze na koniec pojawia się w tym programie. No i jakie marzenie ma Renata Dąbkowska? No więc moim marzeniem jest, żeby moje marzenia spełniły się. Od tych mniejszych zaczynając, bo te mniejsze, one się szybciej spełniają i wtedy mając poczucie sukcesu, jakby chcemy więcej i otwieramy się na kolejne marzenie, kolejne plany i pomysły. Więc jakby taki najbliższy mój pomysł to jest właśnie, żeby te nowe piosenki się pojawiły. Taki mój plan i moje marzenie, żebym mogła je nagrać i żebyście Państwo mogli te piosenki usłyszeć. W takim razie życzę Ci samych sukcesów na nadchodzący 2017 rok. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za to spotkanie.